Mistrzem Polski jest Wisła. Zdaniem niektórych jest to mistrz słaby, bo zdobył tylko 56 punktów, a zdaniem niektórych architektem i głównym autorem tego sukcesu jest ten Robert Maxkant, ale przede wszystkim dyrektor sportowy Stan Walks, który został sprowadzony przez Bogdana Basałaja w trakcie sezonu już, bo wiadomo, że ta przygoda Henryka Kasperczaka nie była z Wisłą udana. Panowie, spotkałem się ze Stanem Walksem, przepytałem go, jak widzi ten holenderski model w Wiśle, i też zapytałem o plany na Ligę Mistrzów. Teraz posłuchajmy rozmowy z dyrektorem Wisły, a później porozmawiamy o tym modelu przyjętym w drużynie Mistrza Kraju. Gościem naszego magazynu jest Stan Walks, dyrektor sportowy Wisły Kraków. Witam cię, Stan. Witam, dzień dobry. Język polski już opanowany, jak słyszę. Mówię trochę po polsku. Pierwsze pytanie, jakie pada po zdobyciu przez Wisłę Mistrzostwa Polski, nie jest takie, jak zrobić dobrą drużynę, tylko gdzie znaleźć tak dobrego dyrektora sportowego? No, het gaat niet, laat ik zo zeggen, het gaat niet om mij. Ik bedoel, de club is voordat ik... Nie ja jestem najważniejszą osobą. Zanim ja tu byłem, przez wiele lat bardzo dobrze pracowano w Wiśle i teraz no, przypadkowo jest dwóch Holendrów. Door de jaren heen is daar gewoon heel goed werk geleverd in Wisła. Toevallig zijn er nu twee Nederlanders hier. Co musi skłonić Holendrów żyjących w kraju tak cywilizowanym piłkarsko, żeby przyjechać do Polski, no, która jest, no, można powiedzieć, na końcu, jeśli nie na szarym końcu tej piłkarskiej prawdziwej Europy? No, als ik voor mezelf praat, dan... Mogę tylko mówić dla siebie. Ja pracowałem przez wiele lat na zachodniej Europie, pracowałem też w Ameryce Łacińskiej, grałem tam też. Ja nie byłem jeszcze zawodowo, to znaczy w tej części Europy. Dla mnie to było coś nowego, nowe wyzwanie i dlatego to podjąłem. Zin had in een avontuur in Krakau, toen heb ik daar goed over nagedacht. En dat is voor mijzelf ook weer iets. Jak muszę mówić za Roberta, no to mogę powiedzieć, że on był trenerem bardzo młodym w Holandii, bardzo obiecującym. On miał trochę doświadczenie może z klubami nie z pierwszej pułapku, ale był bardzo obiecujący. Miał taką renomę w Holandii, że on jest ten trener, który robi wkrótce wielką karierę. Stan, bardzo często podróżujesz po Europie. Często można usłyszeć, że byłeś w Grecji. Nawet podejrzewano, że przymierzasz się do stanowiska w którymś z tamtejszych klubów. Rozumiem, że szukasz piłkarzy i to takich, którzy zapewniliby Wiśle Ligę Mistrzów. Znalazłeś ich? Czy i jak wiele nazwisk liczy twój notes? Nasza pierwsza ambicja, oczywiście Mistrzostwo Polskie, to było naszym pierwszym celem. To już osiągnęliśmy. Teraz następny krok, oczywiście, to jest Champions League i no, jeszcze trochę roboty nas czeka. Maar laat ik zo zeggen, achter de schermen wordt... Tak, będziemy, już pracujemy bardzo ciężko i myślę, że uda nam się skwalifikować do Champions League. Mamy na wszystkie pozycje właściwie ważnych kandydatów i będziemy z nimi rozmawiać, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Welke pozycje to precies gaan worden. Zagra Wisła w Lidze Mistrzów, twoim zdaniem? Zarezerwowałem hotel w miejscu, gdzie będzie losowanie, ale myślę, że wkrótce to będę robił. No panowie, przede wszystkim chciałbym porozmawiać o tym modelu, bo Czarek, Legia, tobie jest bliska, grałeś się w tym zespole. To jest zupełne przeciwieństwo. Tutaj trener i dyrektor sportowy, więc Maciej Skorża i Marek Jóźwiak, nie mówili jednym głosem, wręcz przeciwnie. Komedia z tego wychodziła, kiedy dowiedziałem się, że trener kazał dyrektorowi sportowemu z boiska, to uznałem, że ta współpraca powinna już mieć swój koniec. Trwa nadal. Znowu komedia. No na pewno ten model w Wiśle nie jest powielony w Legii. No być może tutaj jest, w Legii jest zrzucona odpowiedzialność, tak? Bo jednak była duża krytyka Legii, nieudane transfery, początek sezonu fatalny, więc Wisła miała więcej powodów do takich pozytywnych komentarzy i mówiono o świetnych relacjach, tak, o wspaniałej współpracy, natomiast według mnie nie mamy się czym tak podniecać, ponieważ ten mistrz Polski nie jest taki zbyt mocny. 56 punktów zdobytych... No tak, ale Czarek, no to początek sezonu był słaby. Ja widzę, że każdy ruch Stana Walksa jest dobry. Każdy zawodnik prawie, którego sprowadził, był strzałem w dziesiątkę. No dobra, ale poczekajmy jeszcze. Ja bym tutaj nie mówił tak hurra optymistycznie o tym, co robią Holendrzy
w Wiśle. Pamiętajmy, Leo Benhaker też tak mówił. Świetny, tak? Mamy świetnych piłkarzy, genialnych, młode polskie talenty, a później końcówka mówił co innego. No i awansował z nimi po raz pierwszy na Mistrzostwa Europy. No tak, ale nie zakończył zbyt dobrze pracy z reprezentacją. Ja bym chciał, żeby krok po kroku ta drużyna Wisły rzeczywiście była coraz mocniejsza. Natomiast wyjmując z tej drużyny Małeckiego i Meliksora, no, ta drużyna jest uboga. Wtedy, tak? Więc tutaj na pewno potrzeba jeszcze kilku piłkarzy, którzy nadadzą tej drużynie nowej jakości, będą zwiększą konkurencję też w drużynie, w samej drużynie. I myślę, że jeszcze dużo pracy Wisły czeka i Walksa i Maskanta, żeby ta Wisła grała na poziomie takim, który zagwarantowałby jej awans do Ligi Mistrzów. No, ja jeszcze nie rezerwuję tych biletów do Ligi Mistrzów. A ty, Artur, wybierasz się do Krakowa na grupową fazę tejże rozgrywek? Bardzo chętnie chciałbym zobaczyć wreszcie po Widzewie, który w 1986 roku ostatni występował w fazie grupowej Ligi Mistrzów, ale myślę, że to, o czym wspomniałeś, że w Legii może brakuje tej synergii między tak ważnymi osobami jak dyrektor sportowy i trener, to jest w Wiśle.